Witajcie kochani, jest już po świętach, także przygotujemy się teraz do Sylwestra i do karnawału. Dzisiaj mam w planach jechać poszukać jakiejś kreacji na Sylwestra. Makijaż częściowo mam zrobiony, jeszcze teraz wykonam makijaż oczu, a i chciałam Wam pokazać jeszcze jak wygląda na skórze użycie tego rozświetlacza z Bell. Także jedziemy. Ja sobie to rozetrę palcem. Troszkę podejrzę w lusterko. Efekt jest taki delikatny, chociaż tutaj bardzo ładnie w kamerze odbija światło. Także polecam, wypróbujcie sobie. Koszt to zaledwie 9,99, więc jeśli będzie kiepskie, to nie będzie takiej straty. I kupiłam wczoraj też z Bell Glitter. Ostatni już mi się udało wyhaczyć i byłam w trzech Biedronkach. Lip Topper, też taki piękny, świecący z brokatem. Także pozwolę go sobie teraz użyć na usta. No, jest shiny. Tak to wygląda. Nie każdy lubi takie wykończenie, ale myślę, że na Sylwestra, na karnawał jak najbardziej. A wcześniej nałożyłam sobie pomadkę z Avonu, Power Stay 20 Hours. Nie, 16 Hours, przepraszam. Bardzo Wam polecam te pomadki z Avonu. Faktycznie są bardzo matowe, trwałe, można jeść i to tak szybko się nie zmywa. Także wypróbujcie sobie. A jeśli chodzi o te poprzednie produkty, to zarówno Lip Topper, jak i Primer pod cienie czy brokaty też był w takiej samej cenie, 8,99. I chciałam Wam zaprezentować użycie, paletkę może tak bardziej, Pretty Vulgar. Kupiłam ją jakiś czas temu w Douglasie. Nie jest to zbyt popularna firma i nie widziałam dużo filmików na YouTubie, także pokażę Wam, jak ona się prezentuje w środku. Kosztowała 129 zł. Ma bardzo piękny design. Już Wam pokazuję, jakie ma kolorki. Także bardzo takie neutralne, codzienne i użyjemy sobie, dzisiaj zobaczymy ją w akcji. Coś tutaj wyczaruje. Taki bardziej delikatny makijaż. Okej. Okay. Pierw sobie użyję może tego tutaj cienia Rise. O. Muszę sobie tylko bardziej przestawić, żeby Wam nie uciekać. Jest to taki kolor troszkę ciemniejszy od koloru skóry, także idealny jako kolor przejściowy. Wcześniej miałam tutaj bazę nałożoną na oko, żeby wszystko mi się tutaj ładnie trzymało. Dobra. Teraz tutaj użyję tego ciemniejszego Nest Egg. Taki brązik. Go użyję tutaj w kąciku oko, żeby troszkę przyciemnić.
Troszkę te cienie się usypują, ale też ich nie otrzepałam, także mój błąd. Na szczęście wszystko pod kontrolą. Grzywka nam troszkę przeszkadza, ale lecimy dalej. Na dolną powiekę nałożę sobie tego ciemniejszego Victory. No, jest bardzo napigmentowany. Nałożymy sobie teraz ten primer na powiekę. Jest bardzo rzadki. Mam nadzieję, że będzie się kleił. I że to będzie działało na podobnej zasadzie jak NYX. Chociaż to jest jako baza. Podpisane jako baza pod cienie sypkie. Zaraz zobaczymy. Coś tam zaczyna się kleić, ale nie wiem, czy sobie tego nie starłam teraz z oka. Dobra, chwilkę odczekam. I nałożymy na to teraz cień o nazwie Ruffled. Zrobię to już palcem. Okej, tak wygląda ten cień nałożony na primer. Postaram się jeszcze troszkę tutaj przyciąć to oko. Znowu się usypało. Ale jeśli ktoś wykonuje pierwszy makijaż oka, później cała reszta nie powinna być w żaden sposób tak kłopotliwa, jeśli chodzi o pigmentację. Jest bardzo fajna. Zobaczcie tutaj, gdzie nałożyłam ten primer. Na styku troszkę za daleko poszłam. Ten brąz tutaj tak też chwyciło i nie wygląda to ładnie, także będę musiała sobie jakoś poradzić. Teraz coś tu pokombinuję. Mam tutaj taki cień ze Stilli. On mieni się na brązowo, różowo, zielono, także multicolor. Postaram się to tutaj nałożyć. Środek.
Dobra, i jeszcze nałożę sobie troszkę rozświetlacza podbrwiowy. Także tak wygląda makijaż. Jeszcze sobie... Ups, będzie już. I wszystko już zrobione. Zobaczymy, jak stoję z czasem. Dobra, to jeszcze na szybkości wam pokażę gadżety, które kupiłam na Sylwestra. Pierwsza rzecz, i myślę, że to wszędzie możecie dostać, to są takie glow sticky, czyli takie świecące opaski. Nie tylko opaski, okulary. Widzę, że clips są różne, pałeczki, bajery świecące, także na imprezie fajny gadżet. Dodatkowo lecimy dalej. Tutaj chodźcie, wszystko mi pospadało. Kupiliśmy sobie z Michasiem po takim kapeluszu. Kapelusze to bardzo fajna opcja, bardzo mi się podobają. Średnio mi pasują, ale tu nic. I kapelusze mają taki gadżet. O, nie wiem, czy to będzie widać, ale że świecą się LEDy. Teraz jest za jasno, myślę, żeby to widocznić. Jeśli chodzi właśnie o te głośniki, kosztowały 16,99, ten kapelusz 9,99. Okay. Kupiliśmy strzelające konfeti, srebrne i złote. One kosztowały też 5,99. Oczywiście nie umieszkam zabrać z mojego kalendarza dniowego papieczków do drinków. Sobie kupiłam jeszcze taką opaskę Happy New Year. Nie ma tutaj roku, więc można ją wykorzystać i w tym, i w następnym. Także takie fajne czułki. Na pewno zobaczycie w nich na filmiku. I dla Michała muszka z brokatem. Także to na sam początek. Mam nadzieję, że jeszcze coś dokupimy. Oczywiście wam wszystko pokażę. Muszka chyba też kosztowała 9,99. Także zaprezentujemy się wam w takim iście sylwestrowym outficie. Dobra, lecę, bo nie zdążę, jak zawsze będę spóźniona. Odezwę się później. Papatki. Pokazuję wam pierwszą propozycję sylwestrową. Tak wygląda. Z tyłu, o, możecie zobaczyć w odbiciu. Tak wygląda. Troszkę tutaj mi odstaje, zwłaszcza jak się wyprostuję. Ale poza tym chyba jest całkiem spoko, nie? Oczywiście na wciągniętym brzuchu. Dobra, Michał, muszę szukać XS-ki, a ja mierzę kolejną opcję. No i tutaj wiadomo, bez tajnika. Druga opcja. Mega papaniuszki, 20 zł. Tak się prezentuje. Wam pokazuję... Kurczę, jakby to zrobić. O, tu jest taki skrzyżowany. Nieźle, tylko tu mi tak... O, wiecie, odstaje. Nie wiem, czy to kwestia... O, jakby tu skrzycić. No, no, mierzę następny. Witajcie, kochani. Właśnie zaczynam się szykować na noc sylwestrową. W tym roku ruszam, właściwie jak i co roku ruszam wraz z rodziną i przyjaciółmi na wspólną taką imprezę, można powiedzieć działkową. I uważam, że przywitanie nowego roku wraz z najbliższymi jest tutaj kluczowym elementem, nieważne gdzie, ale ważne z kim. Jeśli ekipa jest super, to i zabawa będzie udana na 100%.
Także zaczęłam moje przygotowania od małego spa. Także zrobiłam sobie kąpiel z olejkiem, nawet nie z olejkiem, a z płynem o smaku lodów waniliowych, który dostałam w kalendarzu adwentowym. Dodatkowo nałożyłam też sobie maseczkę, także och, ach. No i mimo wszystko wyglądam jak wyglądam. Nic jest, na to nie poradzimy. Widzimy teraz tutaj naturalną. No i zaczynam proces kamuflażu, bo niestety z tymi krosnami tutaj nie czuję się zbyt dobrze, więc musimy je jakoś zakryć. Więc działamy cały makijaż. Myślę, że nagram w takim długim timelapsie, ponieważ podejrzewam, że będzie to trwało z 25 minut. 30, jakieś przyklejanie rzęs. A propos, pokażę Wam rzęsy takie zbajeżone z kryształkami. Także ma być błysk. Będzie błysk. Także zobaczycie już efekt końcowy. Zapraszam. Tak wygląda ukończony make-up. Ania, co powiesz? Jest błysk? No raczej. Jest błysk. No i teraz muszę jeszcze jakoś coś ogarnąć. Ale już takich jebutnych nie zrobię. Więc postawimy na coś takiego neutralnego. Odpalaj, majster! Ja nie wiem, jak się to otwiera. Uwaga, leci!